kochani! Witajcie na kanale! O matko i córko! Doczekaliście się drugiej części filmiku, w którym kupujemy sobie nawzajem ubrania, stylizacji, niespodzianki. No i ja przygotowałam swojej mamie dwie kreacje. Znalazłam je na stronie internetowej w sklepie Zara. Mam paczuszkę, która jest naprawdę malutka. Myślałam, że będzie tego więcej. Mam nadzieję, że przyszło mi wszystko, co zamówiłam. W ogóle ciuchy nam doszły w jeden dzień, serio. Także mega fajnie. Nie czekałyśmy długo z nagraniem tego filmu. Dłużej chyba wybierałam te ubrania niż czekałam, aż mi przyjdą. No. No ale nic straconego. Dzisiaj nagrywamy, dzisiaj zobaczycie. Mama się zaraz przekona na własnej skórze, czy mój gust jest dobry. To zaczynam. To znaczy tak, ja jeszcze tylko wtrącę, ponieważ powiedziałam Paulinie, że ja noszę rozmiar 36-38, ale brałam pod uwagę rozmiarówkę sklepów typu Reserved, Bershka, Stradivarius, bo tam te rozmiary są właśnie dla mnie. Przeważnie sukienki, bluzki kupuję w rozmiarze 36. Jeżeli chodzi o spodnie, no to czasami muszę kupić 38, zależy po prostu jak leżą, jaki to skrój. Jak ten wygląda? Tutaj jestem pełna niepokoju, pełna obaw, ponieważ Zara ma rozmiarówkę inną. Nie wiem, co ty ten, ale przekonamy się, czy będzie dobrze. Mama tutaj ostatnio siedziała z boczku, więc ja też się tu gdzieś ulokuję. Tak, co by mi widać było. Widać, widać, widać. Tutaj mamy podgląd, widać. Spoko. Ja już się nie umiem doczekać. Jezus, dziecko, przecież wiesz, że ja nie lubię takiego fasonu. Jezus, to jest skóra węża. Jak ja będę w takiej skórze węża wyglądała? Mój brzuszek i moja pupa i moje uda się uwidocznią. Czy masz coś, co założę na to? Tak. To dobrze. No wcale nie wyglądasz źle. Wiecie co? Wyglądasz naprawdę bardzo dobrze. Wyglądam naprawdę bardzo dobrze. Te paski z boku wyszczuplają... Zobacz, jak ja wyglądam w obiektywie. O, jakby specjalnie wzięłam taką sukienkę. Jakby nie było połowę mniej. To znaczy, ta sukieneczka jest chyba prześwitująca, bo ja widzę biustonosz, widzę to w obiektywie. A jak na żywo? A ja nie widzę. Na żywo nie widać? No nie, nie widzę nic. Ta sukienka jest takiego bardzo fajnego materiału. Ona nie będzie się gnieść. Czyli taką sukienkę można zabrać, schować do walizki, gdzieś na jakąś podróż. To jest naprawdę bardzo dobry materiał. Tak, tak. No i chociaż wydaje mi się, że jest troszeczkę za długa, ale musiałabym ubrać buty. Optycznie się wydłuża. Chociaż to jest bardzo dobre. Ty powinnaś ze swoją figurą, wydaje mi się, chodzić w długich sukienkach, bo one wtedy robią z tej sylwetki dużo dłuższą, a ty jesteś malutka. Na pewno ta sukienka ma taki styl sportowy i na pewno będzie fajnie wyglądać do sandałek. Ale można ją też ubrać tak bardziej... elegancko chyba. Dobra, no ale co? Jak będzie ci zimno, to założysz sweterek. No to już pokazujemy, co Paulina wymyśliła. Sweterek taki bardzo interesujący. Nie jest to taki klasyczny sweterek. Ale tu już widzisz, Paulinko, tu już... W połączeniu z tą sukienką nie wygląda dobrze, widzisz? Nie obejdzie się bez dodatku. To jest nerka. Teraz nerka jest bardzo modną rzeczą. Każda dziewczyna powinna mieć. No nie wiem, czego używał. Szafie. Tak, nerkę. Nerkę. Będziemy używały tę nerkę? Tak. Tak. Aha, czyli nie mogę to ubrać tak. Możesz to ubrać tak jako to. Wiesz co, kadr jest taki, że nie bardzo widać, co ja mam od pasa w dół. Czy ja to mam nosić tutaj akurat? A ja nie wiem. Czy to tak ma być? Tak, bo tak nie wiem, ale przewiąż się w pasie, bo ja bym chciała już zobaczyć. Bo ja bym chciała już zobaczyć, jak będziesz ten. Wyglądała tak, jak powinnaś. Dobrze, a jak ja mam to zrobić, powiedz mi? Dobra, możemy jakoś to sobie tam
powiążemy, żeby było dobrze, za mało tych dziurek, albo po prostu damy tą nerkę do szewca i on nam dziurki zrobi w odpowiednich miejscach. O, powiedzmy, że to może być tak. O. To też ma tutaj tak? O. Chyba nie. Chociaż chyba nie wygląda to aż tak źle. A, to już może bardziej odważniejsze dziewczyny. Chociaż może to być fajnym portfelikiem, prawda? Tak. Portfelik. Na dworze. Ty tak robisz. Bo ta nereczka jest bardzo chudziutka. O, proszę bardzo, i mam portfelik. No i jak wam się podoba taka moja stylówka? Ja muszę powiedzieć, że coś w niej jest. Zobaczcie, nawet tak to nie wygląda źle. To wygląda fajnie. Kurczę, Paulinko, będziemy tego używać. A ja jak jeszcze stracę kilka kilo, to już będę całkiem ekstra wyglądać w tej sukience. No, mi się ta sukienka bardzo podoba. To był dobry wybór, dziecko. I sweterek też mi się podoba, tylko może niekoniecznie do tej sukienki, ale na pewno niczego z tego zestawu nie oddaję. Wszystko zostawiam. Także Paulina, dobra robota. To teraz rzecz dwa. To teraz co? Rzecz dwa! Dwa! Dostałam nową torebkę. Zwróć, zwróć. Dobra, musisz się rozebrać, ponieważ masz, kochanie, do założenia kombinezon! Uwielbiam kombinezony! Ja kocham... O Jezus! Kocham kombinezon, ale nie wiem, czy akurat w tym będę dobrze wyglądać. No nic, trzeba założyć i się przekonać. Dadam! Mamy tutaj kombinezon z takiej, no tak, z takiej dzianinki. Myślałam o dwóch opcjach. I albo zależy. Nie wiedziałam, kurczę, czy będziesz się mi dobrze czuła. Jeżeli chciałbyś do tego jeszcze mimo wszystko podkreślenia figury, no to jak najbardziej nerka. A jeżeli czujesz się swobodnie i dobrze, to mam tutaj żółtą torebkę. A buty, które wybrałam w sumie do tej stylizacji, zobaczycie zaraz na takim mini lookbooku pod koniec. Dobra, zobaczmy, jak to jest z tą torebką. No, wydaje mi się, że z tą torebką zdecydowanie lepiej, bo właśnie brakowało mi czegoś w pasie. Ja nie zawsze lubię podkreślać swoją talię paskiem. Ja lubię takie obszerne, luźne rzeczy, wiecie o tym. No, ale akurat tutaj byłam za bardzo kwadratowa. Okej. Bo ja lubię sukienki takie szerokie, ale one zazwyczaj są takie w kroju, a takie trapezy, żeby jednak pokazywać, powiedzmy, że tutaj jestem wąska, takie sukienki w as podkreślają biust, więc dodają trochę mimo wszystko kobiecości. Zazwyczaj, a pokaż pupa? Zazwyczaj, no pupa na pewno w tym kombinezonie nie wygląda. Jak to nie wygląda dobrze? Wygląda dobrze? Wygląda dobrze z tu. Wygląda dobrze moja pupa? Tak. O, tu będzie widać moją pupę w lusterku. Właśnie z tym z tą torebką, nie z paskiem. To mi się zdecydowanie bardziej podoba. Do tego jakieś fajne letnie sandałki. Będzie to naprawdę fajnie wyglądało. Fajny kombinezon? No, w pierwszym momencie, gdy go założyłam, no to bardzo mi się skojarzył z piżamą. I tak nie do końca byłam do niego przekonana. Ale teraz już wiem, już to mam w głowie, że można i dać pasek i właśnie tą nerkę i buciki już wiem, które ewentualnie będę mogła zakładać, gdy będę miała na sobie ten kombinezon. Także już mi się coś w głowie urodziło, tak. Także tego kombinezonu też raczej nie oddam. A czemu zdjęłaś nerkę? Bo chciałam zobaczyć tą torebkę. Ale wtedy nie podkreślisz raczej, chyba że... Chyba, że założę dwa razy. Nie, chyba, że założę ją tak, jak zawsze zakładam torebki. Czyli ale na skos. Ja bym widziała, czy... Znaczy, mogę? Tak, no, w sensie... możesz. O! Co chcesz zrobić? No tak, by to jakoś wyglądało. Bardzo nowocześnie. Bardzo nowocześnie. Może gdyby nie ta torebka nie miała ucha tutaj, no to może i... Ma faszyn by tak chodziła. No ma faszyn, może i tak, ale nie jest daleko do ma faszyn. Także zostańmy tą torebką. Standardowa wersja. W moim stylu, tak. Założę ją tak, jak zwykle noszę torebki. No nie jesteś szaleć pewny.
O, tak. O, ja zazwyczaj tak właśnie noszę torebki. No i nie, no i tutaj by się przydał jakiś pasek, bo tak jednak to faktycznie czuję się... No, jakiś taki skórzany, coś takiego. Chociażby jakiś wąziutki, tak tylko żeby, wiesz, zaznaczyć tą talię. I wtedy już będzie naprawdę dobrze. Zostawiam tę kombinezon, zostawiam torebkę. Masz coś jeszcze dla mnie? Nie, to wszystko. Tyle tylko. Dobra, kochani, teraz może wam powiemy, jakie ceny były tych poszczególnych produktów. Tak? Tak. Torebka 119 zł. No, to nie jest mało jak na taką torebkę. Ale w Zarze raczej torebki nie są. Właśnie, Zara jest jednak droższym sklepem. Tutaj produkty są mają swoją cenę. Kombinezon ile kosztował i powiedz, jaki to jest rozmiar. No to jest rozmiar M, a kosztował 159 zł. No i tak jak mówię, jeżeli kupuję coś w sklepie Reserve, to kupuję zazwyczaj 36 albo S. Czyli no tutaj jest ten rozmiar większy. Sukienka to była Emeczka 139 zł, a sweterek, już wam mówię, rozmiar M 199 zł. O, sweterek w ogóle bardzo na Zarze jest taka opcja, że można jakby dobrać swój rozmiar. Wpisuje się dokładnie, ile ma się wzrostu, wpisuje się dokładnie swoją wagę i wyskakuje rozmiar i wszędzie wyskoczyło, że masz rozmiar M, więc ufałam temu licznikowi. I zamawiałam tobie. Nie, rozmiarki okej. Także dobrze dobrał ten rozmiar. Wszystko mi się podoba. Sweterek drogi, 199 zł. Tak. Dość duży jak na sweterek. Chyba o to, wiesz co, że on jest. No jest. To jest jakaś taka, nie wiem, słomka jakby, przynajmniej tak to wygląda. Tutaj właśnie są jakieś takie... Wstążka jakby. To jest taka wstążka. Ale to imituje słomę. Na pewno robi wrażenie. Nie będę go ubierała do tej sukienki. To mi jakoś niekoniecznie gra. Szybciej założę jakąś kamizelkę, albo marynarkę, albo po prostu jeansową kurtkę. Może tak na sportowo chcesz to ubrać. Tak, tak. Ale sweterek na pewno świetnie będzie się komponował z jeansami. Na pewno. To jest taki mój typ. Także kochanie, nie oddajemy nic z tych rzeczy. Dziękujemy ci za zakupy. Udały się, jestem ci wdzięczna, ponieważ szczerze powiedziawszy bałam się. A gdy jeszcze Paulina powiedziała, że zrobiła zakupy tylko w Zarze, no to już całkiem się przestraszyłam, ponieważ bałam się... że rozmiary nie będą ok i że nie będzie z czego zrobić filmu. Tak, tak. Poza tym Zara ma bardzo udziwnione rzeczy. Tam są oryginalne rzeczy i nie w każdym fasonie ja z moją figurą dobrze wyglądam. Także ale jak zobaczyłam te rzeczy, to widziałam w tym ciebie, więc jest wszystko w porządku, nie ma za już narzekać, ponieważ nie zamówiłam źle, to nie ma co gdybać, że jakby było źle, to by było, bo jakby było źle, to byłoby źle i tyle. Tak, także jestem naprawdę pełna podziwu, że tak fajnie mnie ubrałaś. Dostałam oświecenia w autobusie, jak wracałam do domu. Tak mi się nudziło, że naprawdę wszystko znalazłam. A ja nie jestem w ogóle typem człowieka, który robi zakupy w internecie, przez internet, zakupy internetowe. To jest dla mnie po prostu jakaś zgroza. Ja nie umiem szukać tam rzeczy. Po prostu mnie to nuży. Wszystkiego jest tam nagle za dużo. To do mnie w ogóle nie przemawia. Kochani, a powiedziałaś, ile kosztowała nerka? Nie, ale tutaj widzę cenówkę. 89,90. Dobra, to teraz się z wami żegnamy. Dziękujemy za to, że byliście z nami, a my idziemy nagrywać lookbooka. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la la.